Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Mateusz Konefał, trener Bartygoszu. Witam serdecznie, trenerze. Witam, dzień dobry. Umawialiśmy się na podsumowanie sezonu, podsumowanie jesieni, a wychodzi na to, że ta jesień jest niedokończona, bo mecz z Lechią nie odbył się. No niestety, tak się niefortunnie złożyło, że po prostu w sobotę nad Gorzowem przyszedł kataklizm, można powiedzieć, bo jak z tego, co później dzwoniliśmy, dowiadywaliśmy się, to można powiedzieć, że cały region praktycznie do południa po Polski od Gorzowa rozegrał swoje spotkania, nie było z tym problemu. No, natomiast tutaj naprawdę gdzieś tam od Szczecina szła taka fala uderzeniowa, można powiedzieć, śniegu, że no nie szło nic z tym zrobić. Dodatkowo ta noc, w której było minus 8 stopni, ona bardzo mocno zmroziła grunt, także tam tak naprawdę problemem nie był tylko śnieg, bo my wyszliśmy, próbowaliśmy, bo sędziowie, którzy przyjechali, powiedzieli, żebyśmy to my zadecydowali. Tak naprawdę ani obserwator, ani sędziowie nie chcieli podjąć tej decyzji, tylko można powiedzieć, zrzucili tą odpowiedzialność na nas. No my wyszliśmy na tą płytę, mówię, pod tą warstwą śniegu, jeszcze jakby było w miarę, można powiedzieć, no, miękko, to może jakieś odśnieżenie, cokolwiek, coś by dało. No natomiast tam było naprawdę, był beton, a dodatkowo obfite opady śniegu, gdzie gospodarz próbował odśnieżać, po 20 minutach był stan faktyczny, także nie dało. Dzisiaj jeszcze nie wiadomo, kiedy ten mecz się odbędzie, bo rozmawiamy w poniedziałek po meczu, więc czekajmy na decyzję i klubów, i PZPN-u. To nam zostaje tylko. No tak, no wydaje mi się, mówię, najrozsądniejszym teraz, bo gdzieś propozycje padały, rozegrania w tą najbliższą teraz sobotę spotkania. Wydaje mi się, że to już jest niemożliwe z wielu względów. Przede wszystkim też nie chodzi o to, żeby płytę zdewastować. Wydaje mi się, że po takich opadach śniegu, gdzie ona dzisiaj nie jest jeszcze odśnieżona, no to naprawdę mija się z celem. Wypadałoby dogadać się na taki optymalny... Wiosenny termin. Tak mi się wydaje. Trenerze, no ale postarajmy się jednak tą jesień podsumować, bo tak trzeba będzie. W przypadku Lechii również tak będziemy robić, bo też jeden mecz zaległy. Trenerze, 12 miejsce, 18 punktów. Jeżeli wygracie z Lechią, ten mecz zaległy, no to o dwie pozycje się możecie przesunąć, gdyby ten mecz się odbył teraz. I jest to, co pan chciał? Jest dobrze? Jest fajnie? Czy jest pan niezadowolony? Czy też średnio? Jak to wygląda? No ja sobie jako taki osobisty, indywidualny cel postawiłem tą dwójeczkę z przodu, jeśli chodzi o dorobek punktowy. I tutaj, tak jak pan powiedział, oczywiście to czysto hipotetycznie, gdybyśmy wygrali z Lechią, nie wiem. To byłoby wykonane. Tak, to by było wykonane, byśmy mieli 21 punktów i wtedy naprawdę bym uznał tą rundę za dobrą w naszym wykonaniu. Natomiast jak gdzieś się bliżej przyjrzymy tej sytuacji w tabeli i przeanalizujemy sobie, to tak naprawdę ten peleton, który jest, można powiedzieć, zamieszany w walkę o utrzymanie, jest na tyle duży i ta różnica punktowa jest na tyle mała, że tak jakby nasze podejście, moje i uważam tutaj klubu, jeśli chodzi o przygotowanie się do następnej rundy, tak naprawdę ten wynik niczego nie powinien zmienić, bo czy byśmy mieli dzisiaj 21, czy mamy 18, tak naprawdę jedna kolejka wiosny może już wszystko znowu odwrócić do góry nogami, znowu możemy tak naprawdę być w punkcie wyjścia. Fajnie, że mamy mimo wszystko ten jeszcze mecz zaległy i w tych naszych gdzieś tam ocenach, analizach możemy brać pod uwagę ewentualne zwycięstwo. 3 lub 1 punkt. Na przykład. To jest dobre, że jeszcze mamy tak jakby w obwodzie to jedno spotkanie. No natomiast mówię, troszeczkę mimo wszystko żałuję, że ten właśnie mecz się nie odbył, bo w tym listopadzie wiedzieliśmy, że październik mieliśmy dosyć trudny. Naprawdę tam mieliśmy trudne mecze z takimi rywalami z górnej półki. Natomiast w listopad kończyliśmy cały 3 spotkaniami u siebie, bo nawet jakby mecz ze Stylonem, który rozgrywaliśmy na wyjeździe, to tak naprawdę na obiekcie, na którym gramy na co dzień. Na co dzień, tak. Także mieliśmy Brzeg, Stylon i mieliśmy zakończyć to Lechią. Chcieliśmy tutaj tą zdobycz punktową mieć większą, ale no, nie udało się. Trenerze, jesteście jedynym zespołem obok LKS Czałkowice, który nie wygrał u siebie. A z drugiej strony, z tych zespołów, z tej drugiej części tabeli jesteście zespołem, który najwięcej wygrał na wyjeździe. I tu jest paradoks. 4 wygrane na wyjeździe, 0 u siebie. Skąd się to bierze? Czy to, że nie czujecie się jak u siebie na olimpijskiej? Jest coś w tym na rzeczy?
Nie, wydaje mi się, że... Czy to jakiś pech, syndrom? Bo no, tak, w kilku meczach tak było, że właściwie wydawało się, że musicie wygrać ten mecz. I ciągle nie. A potem jedziecie na wyjazd i nagle niespodzianka wygrywacie. Jak to jest dziwne w futbolu, prawda? No to piłka, to jest piłka. Wydaje mi się, że w piłce występuje coś takiego jak prawo serii. I... Czyli jak idzie, to idzie. Jak nie idzie, to nie idzie. Czasami tak jest, że bramkarz ma ileś tam spotkań z zerowym kątem. Za chwilę ma zespół serię jakichś meczy bez strzelonej bramki. I to samo chyba po prostu dopadło nas. No nie, ja mimo wszystko nie doszukiwałbym się tutaj takiego biadolenia, że to nie jest. Oczywiście jest jakiś pierwiastek tego wszystkiego, że faktycznie no, cały czas będziemy o tym mówić, że jako trener nie mam tam tak naprawdę swojego takiego gabinetu trenerskiego, że mógłbym przyjechać się rozgościć, chociaż to ma jakiś wpływ. Trener Gliwiński mi, można powiedzieć, odstąpił kawałek takiego swojego pomieszczenia małego, no natomiast do dzisiaj gdzieś tam tak naprawdę nie jestem w stanie się tam przenieść, no bo też, no mówię, z przyczyn tak jakby logistycznych po prostu nie stacjonuję tam, tak. Tylko jesteśmy ciągle w rozjazdach, trenujemy na różnych obiektach w tygodniu. Także oczywiście jest jakiś tam pierwiastek tego wszystkiego. Natomiast no nie, wydaje mi się, że to po prostu takie prawo serii, które no za chwilę przerwiemy i musimy przede wszystkim to poprawić, bo jeżeli my nie poprawimy statystyk w spotkaniach domowych, no to naprawdę no, będzie nam się bardzo ciężko tutaj walczyło o utrzymanie. To znaczy, że pana ocenia najlepszy mecz tej jesieni jest taki? Waszego zespołu? Taki jeden? Czy tak? Jest taki? O, wydaje mi się tak... Z rezerwami Górnika Zabrze, tam na wyjeździe. Dzisiaj już tak naprawdę ten zespół z Zabrze jest troszeczkę inaczej odbierany, bo można powiedzieć, że po meczu z nami tak jakby wpadł w taką sinusoidę tych swoich wyników, natomiast przed spotkaniem z nami to był chyba wicelider. Tak, tak. Albo miał gorszą końcówkę, tak. Tak, oni mieli przed nami chyba 7 meczy wygranych pod rząd. Naprawdę mieli serię niesamowitą. I przyjechała Warta i wygrała. I wygrała 3-0 i to naprawdę w bardzo fajnym stylu, bo zagraliśmy tam bardzo odważnie, zagraliśmy skutecznie. No, zabraliśmy bardzo dużo atutów temu zespołowi, także wydaje mi się, że jakbym miał wymieniać mecz najlepszy tej rundy, no to Górnik. A najgorszy mecz taki, o którym chciałby pan zapomnieć i go wymazać z pamięci, już ostatni raz wspomnieć go, teraz już więcej nie mówić o nim, jest taki? No, to myślę, że takie dwa takie dzwony dostaliśmy w tej rundzie. To u siebie 0-5, tak? U siebie 0-5 z rekordem, ale wcześniej 3-0 w Gubinie. Tamten mecz, można powiedzieć... Do zapomnienia. Do kompletnego zapomnienia, ale fajnie, wydaje mi się, że z tego meczu dużo wniosków wyciągnęliśmy, ale tam naprawdę, jeśli chodzi o rzemiosło piłkarskie, zaprezentowaliśmy się tragicznie. Gdy pan porównał jesień tamtego roku do tej jesieni, no to jest pozytyw, bo w tamtym roku zespół był na nas, pan go wtedy jeszcze nie prowadził, ale zespół był bardzo, bardzo nisko w tabeli, prawda? A teraz zespół jednak jest, no jest poza strefą spadkową. Nie jest gdzieś na dnie. Wprawdzie ta przewaga nie jest duża, ale no, jak pan ocenia? No chyba pozytywnie. No, co by nie mówić? No tak, no patrząc na te statystyki, też mi tak niekomfortowo jest oceniać poprzedników. Nie, no jasne. Bo tak jak ale mówię, przejął pan też... tą ekipę w takiej sytuacji tragicznej, pamiętamy. Tak, w sytuacji bardzo trudnej i tam było wtedy 13 punktów, plus już kolejka rozegrana z wiosny. Dzisiaj mamy 18 i mamy mecz zaległy. Czyli zupełnie, no jest, różnica jest. Oczywiście, no jeszcze... Patrząc, idąc takimi właśnie tak jakby skojarzeniami, to w rundzie wiosennej mieliśmy 7 meczy u siebie, 9 na wyjeździe, czyli 2 jeszcze więcej na wyjeździe. W tej sytuacji, w której teraz my jesteśmy, mamy 2 mecze, bo teraz jesienią też tak zagraliśmy, że graliśmy o 2 więcej na wyjeździe niż u siebie, czyli wiosną będziemy mieli 9 u siebie, 7 na wyjeździe, plus u siebie mecz z Lechią, czyli 10 u siebie. Uważam, że musimy wykorzystać tą sytuację i naprawdę dzisiaj mówimy, że ten nasz dom w cudzysłowie nie jest twierdzą, ale musimy to zmienić i wykorzystać naprawdę 10 spotkań domowych wiosną. Musimy coś z tego więcej wydobyć. Wracając tak jakby tutaj do tematu, oczywiście tutaj
mój asystent ostatnio o tym fajnie tak powiedział, że Warta chyba odkąd on jest w tym klubie, jest chyba od 4 lat, chyba pierwszy raz jest poza strefą spadkową, jeśli chodzi o jesień, czyli tak naprawdę dzisiaj nie musimy już nikogo gonić, tylko bardziej no, mamy ten większy spokój. Fajnie, że udało się coś takiego, natomiast mówię, taka jakby sytuacja, no moja ambicja mimo wszystko gdzieś tam była ukierunkowana na tą dwójkę z przodu. No i tak może być. Tak może być. Trenerze, ktoś pana, jak się spisali zawodnicy, których pan pozyskał w lecie? Ktoś pana zawiódł? Nie mówię personalnie, ale są osoby, które pana jednak zawiodły. Czy z kimś trzeba będzie się rozstać? Nie nazwałbym tego w ten sposób, że zawiodłem się na zawodnikach, bo cały czas też to im powtarzam. Czasami mówię, moje wymagania są i moje zachowanie jest dla nich może niezrozumiałe, może zbyt takie duże. Natomiast ich podejście do treningu, ich zaangażowanie dla mnie to jest taki top. Jestem z tego zadowolony, zawsze ich za to chwalę. Można powiedzieć, nie było w tej rundzie jednostki treningowej, którą byśmy, można powiedzieć, stracili poprzez brak zaangażowania, brak odpowiedniego podejścia, a to się często zdarza, nawet na tym poziomie, że komuś się nie chce, ktoś jest przemęczony. Tutaj ma problemy jakieś osobiste. Coś się wydarzyło w domu, także tutaj nie, mimo wszystko bardzo fajne, odpowiednie podejście do tego tematu, gdzie też jesteśmy świadomi jako klub, jako zespół tego, że no mając ograniczone jakieś tam możliwości finansowe, nie mamy możliwości ściągnąć zawodników z taką jakością, która by zrobiła różnicę w tej lidze, musimy po prostu pójść w proces treningowy i to naprawdę zawodnicy bardzo fajnie odczytują, bardzo fajnie się w tym odnajdują, także ja mimo wszystko jestem zadowolony. Myśli pan o jakichś ewentualnie, za wcześnie o tym mówić, jasne, bo dopiero się zeszli z boiska, o jakichś zmianach? Uzupełnieniach, czy też raczej zostaniecie przy kadrze, którą pan w tej chwili ma? Myślimy o tym, natomiast tak jak mówię, znam możliwości klubu i wiem, że no, nie ma co się porywać z motyką na księżyc. Ja przychodząc tutaj tak naprawdę doświadczyłem tej sytuacji, że tak jakby możliwości klubu zostały mocno tak jakby nadszarpnięte i przestrzelone. Także to nie jest sztuka porobić kominy płacowe. Tak, i potem się potem nie płacić. I nie wywiązać. Także trzeba to wszystko zrobić sensownie, naprawdę fajnie sprofilować ten zespół. Wydaje mi się, że takie 2-3 osoby no fajnie jakby uzupełniły tą kadrę, jakieś może roszady małe porobimy, wiadomo, wiemy na ilu pozycjach chcielibyśmy właśnie tutaj, uzupełnić. Tak, uzupełnić, pozyskać nowych zawodników, ale to na pewno nie będzie rewolucja. Także cały czas tak jak latem stabilizacja, myślę, że to będzie odpowiednie. Co panu jako trenerowi najbardziej przeszkadzało tej jesieni? No, pomijam sprawę klubu, pan mówi, wspominał tej logistyki. Co jeszcze? Co pana najbardziej uwierało, można to powiedzieć? Chyba nic. O, i dobrze, to dobrze mi się pracowało. To świetnie, to o to chodzi. Trenerze, niech pan powie jeszcze, jak pan ocenia pozostałe lubuskie kluby tej jesieni, trzecioligowe? No, tutaj trzeba zacząć od Lechii. No tak, Zielona Góra, to chyba wszyscy już o tym wiemy. I niesamowita sprawa, naprawdę, to co Andrzej z chłopakami zrobili. Napisali nową historię. Wydaje mi się, że taka sytuacja wydarzy się u nas w Lubuskim za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej. No miejmy nadzieję, ale no patrząc tak jakby na to, ile trzeba czekać tutaj w Lubuskim, no to naprawdę niesamowite wydarzenie i to jeszcze w takim stylu, bo naprawdę kto śledził te mecze, to nie można powiedzieć, że to było dzieło przypadku. Nerwówka, dokładnie, czy różnica klas, tylko paradoksalnie nawiązali walkę jak równy z równym i te mecze bardzo fajnie się oglądało, także. A pozostali, no Lechia wiadomo, w lidze też dużo punktów, spokojna czołówka, a pozostałe drużyny, czyli Stilon i Karina? Jak pan ocenia? Znaczy, jeśli chodzi o Karinę, mam chyba najmniejszy tak jakby taki pogląd, bo daleko jestem od tego klubu. Tak naprawdę nie mam tam, no, poza trenerem Kopernickim, gdzieś tam się znamy, ale to nie jest taka znajomość jak choćby z Sawą, gdzie czasami dzwonimy, tak, rozmawiamy, darzymy się takim szacunkiem.
ale tam nie mam tak naprawdę w ogóle jakichś dość i też mnie tak jakby ten klub za bardzo no nie interesuje, więc o tym klubie nie wiem, czy oni są zadowoleni z tego wyniku, czy nie, na co oni liczyli. Jeśli chodzi o Stilon, no wydaje mi się, że no tutaj no fajnie, że Emil Drozdowicz chyba pociągnął ten zespół. Wydaje mi się, że on w takim momencie też kryzysowym wziął tą odpowiedzialność na siebie i naprawdę w tej końcowej teraz fazie sezonu naprawdę dużo tych jego bramek czy takich sytuacji, momentów newralgicznych, bo naprawdę jak tak też analizowałem sobie ich spotkania, to naprawdę wielokrotnie ich swoją bramką czy jakąś dobrą akcją podtrzymywał w meczu albo właśnie ciągnął do przodu, także no on tutaj zrobił różnicę, natomiast chyba w tym zespole były zbyt duże dysproporcje, jeśli chodzi defensywa, ofensywa i z tym mieli duży problem. Na pewno teraz no, poczynią jakieś zmiany, oczywiście. Ale można powiedzieć, że pamięta pan, rozmawialiśmy chyba przed rundą wiosenną, mówiliśmy, żeby te zespoły lubuskie zostały w komplecie i doszedł czwarty. Teraz mówimy już o piątym już. Prawda? Czyli ta jakby jest lepiej, jest jakby troszkę lepiej z tą lubuskim futbolem, przynajmniej na trzecioligowym tle, prawda? No nikt nie jest w strefie spadkowej, Lechia w czołówce. No, cieszmy się z tego, co mamy, można powiedzieć. Oczywiście, tak. Tylko ja mówię, ja by, tak jakby od siebie mimo wszystko nie chciałbym, aby ten stan rzeczy nas uśpił. Rozumiem. Tak? Czyli ciągle za mało, ciągle ambitnie do przodu. I tak powinno być. No takie mam podejście, bo tak wydaje jest. Mi się, że po prostu jak to byśmy przespali, no to wiosną może być. Cenę, że co teraz? Zakładając, że tego meczu z Lechią powiedzmy nie będzie. Co teraz? Roztrenowanie, przerwa? Jak to wygląda u was? To 15 grudnia mamy okres roztrenowania, będziemy trenować 3 razy w tygodniu. Bardziej już formy właśnie zabawowe, rozluźniające. Też zrobimy sobie testy wydolnościowe, abyśmy mieli pogląd później, jak zawodnicy wrócą po tej przerwie urlopowej, świątecznej, którą, przepraszam, będą mieli od 15 grudnia do 9 stycznia, bo 9 stycznia planowo chcemy wznowić. Wrócisz. Tak, treningi. Także chcemy mieć takie jakby tutaj to wszystko przygotowane. Zawodnicy zasłużyli na odpoczynek, także myślę, że ten okres roztrenowania, gdzie już też zejdziemy z tymi obciążeniami, będzie więcej, bardziej właśnie zabawy, luzu, plus potem odpoczynek im się przyda. Czyli tyle, że czego panu życzyć? Wyczyszczenia głowy, spokoju troszkę, potem znowu intensywnej pracy, no i fajnej wiosny. Zawsze sobie mówię, że właśnie jak się kończy runda, tak się może wydawać, że ja mam wtedy odpoczynek luz. Paradoksalnie chyba mam więcej wtedy pracy. Ale głowa czyści się troszkę, prawda? Nie ma meczów, nie ma stresu meczowego. Tak, troszkę ale jest inaczej. Sytuacji organizacyjnych, tak jak mówię, za chwilę wpadnie informacja, że dany zawodnik chce odejść, wpadnie informacja, że dany zawodnik chce pojechać na testy, wpadnie informacja. Czyli lepszy stres meczowy. Że 4 chce przyjechać i tak dalej. Czyli lepszy stres meczowy, trenerze. Ten okres mikrocykl startowy i runda jest dużo przyjemniejszy. Czyli umówmy się tak, jak najmniej stresów i dobrych wyników. I tego panu życzę. I całej Warcie, no i całemu futbolowi lubuskiemu. Oby było coraz lepiej. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Dzięki.